Siema, jestem Wiznik, witam serdecznie w naszym odcinku z Cyberpunka. A ja dostałem SMS-y od Mamy Wears, więc warto by było może przeczytać to. Mamy Jackiego. Wi, musimy porozmawiać. Bądź łaskaw odebrać telefon. Zadzwonię później. Aha, kurde, ona do mnie dzwoniła, nawet nie wiem kiedy. Wybiorę to może. Zadzwonię później. Mogę do niej zadzwonić? Chyba tak. W sumie to nie wiem nawet, czy mogę. Ogólnie, dzisiaj będzie jeden odcinek tylko na kanale, ale wiadomo, święta, święta. I postanowiłem troszeczkę pobawić się swoim wyglądem. I dodałem sobie jakiś taki piercing, że tak powiem. Wygląda ta postać inaczej teraz, ponieważ jako też to jest cyberpunk, no to szkoda by było robić z siebie jakiegoś takiego zwyklaka. I postanowiłem, że sobie dodam trochę jakieś kurde, parę takich kolczyków czy coś w tym stylu. Jakąś tą bródkę sobie zmieniłem, bardziej jest szpiczasta i o wiele lepiej to wygląda. No i tak to mniej więcej wygląda, tak. Postanowiłem sobie też zdjąć, kurde, czapkę, bo wygląda w niej beznadziejnie. Nie wiem, czy tu się da coś takiego zrobić, jak nie pokazywać swojej czapki, żeby po prostu nie była widoczna. Bo jest tak chyba w Assassinie Odyseju, jak sobie trochę pograłem, to tam właśnie się dało tak zrobić, że po prostu czapka nie była widoczna. A tu niestety jest widoczna i ona wygląda paskudnie, no nie da się tego, nie wiem czy dałoby się to w ogóle jakoś wyłączyć czy coś, ale wątpię, żeby się dało, dlatego mam to gdzieś, nie już dodaje mi tam 9 punktów pancerza, ale nie będę tego dziadostwa nosił na głowie, bo jest beznadziejne, w jakąś fajniejszą czapkę to było dobre. Dzwoniłbym tutaj Jackie Walls, ciekawe co ona im powie, jeśli w ogóle cokolwiek im powie. Kontakt czasowo niedostępny. A. Nagraj wiadomość. Nie, to nie ma sensu. Jackie. Nie, to nie ma sensu. Boże, czemu ja kurde w ogóle dzwonię do Jackiego? Miałem dzwonić do kogo innego. Boże, nie do niego miałem dzwonić. Miałem dzwonić do Mamy Wells, a ja zadzwoniłem do Jackiego. Podświadomie chyba chciałem do niego zadzwonić. A on zresztą nie odbierze telefonu nigdy. Wi? Dobrze cię słyszeć. Wreszcie. Dawno nie rozmawialiśmy, mniej więcej od czasu, kiedy umarł Jackie. Jak się trzymasz? Jak się czujesz? A jak myślisz? Mój syn nie żyje, ale No. trzymam się. Zawsze takie kurde pytanie, jak się trzymasz do osoby, która straciła kurde kogoś, to jest najgorsze pytanie, jakie można zadać, ale no trzeba, no mimo wszystko trzeba. Chciałem złożyć kondolencje. Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Jesu Cristo, mieszkałeś pod naszym dachem. Miej tyle szacunku, żeby nie traktować mnie jako obcej osoby. Miałam do ciebie zadzwonić sama. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Pożegnamy Jackiego jak należy. Ceremonia odbędzie się w Kojocie. Będą jego przyjaciele. też tam Nie będę. musisz nic więcej mówić. Będę tam. Przez sekundę w to nie wątpiłam. Do zobaczenia, Vi. Czyli zmiana planów. Żadnego nie będę robił misji z policjantami, tylko trzeba zająć się misją z tym. Dziennik. Widzimy się w Afterlife. Ryzyko średnie, super. Wybierz. Aha, śledź cel zadania. Ok, śledź. Śledź zadanie. No, śledzę czy nie śledzę? To jest dobre pytanie. Rzadko to robię, ale dam ci jedną radę. Nie popełnij moich błędów i zadbaj o to, żeby pożegnać tych, którzy byli ci bliscy. Wiesz, o kim mówię, nie? Jackie Wells był twoim przyjacielem, a w Night City nie spotkasz zbyt wielu szczerych ludzi. Dlatego warto o nich pamiętać. Jeszcze jedno. Jeżeli ktoś zapyta, wyprę się, że kiedykolwiek powiedziałem coś takiego. Nie wiem, czy to oznaczyłem, czy nie. Chyba tak. Wybierz, mam to wybrane i śledź cel zadania. Chyba tak, chyba jest okej. Okay. Zobaczę mapę i jak coś, to sobie zaznaczę może jeszcze bardziej. To jest to? Tak, to jest to. To śledź trasę, jadę tam. Czas pójść na pogrzeb przyjaciela. Zresztą niefajne to jest, że tak się stało, no ale... No cóż, dobra, biegiem. Napierdzielam, nie będę kurde tutaj siedział i spędzał czasu na łażeniu powoli, bo to nie jest kurde... To są policjanci. Do nich wrócę kiedy indziej. Nie wiem, czy w tym odcinku wrócę, czy nie. Nie mniejsza o to. Myślę, żeby się tam udać i kurde. Jestem ciekaw, co tam się wydarzy w ogóle.
Wątpię, żeby, kurde, ktoś tam najechał na to miejsce. Żeby coś, nie wiem, jakiś zemsta tych ludzi, na których, nie wiem, Arasaka czy coś w tym stylu, żeby się wkurwił tam w podlas. Nie, no nie wiem, chyba raczej nie. Tak mi się wydaje. Niewielki sen, czemu mi to oznaczyło? Chwila. Co? Nie rozumiem jeszcze oznaczenia tego. Wielki sen. Nie chcę tego, poboczne. Widzimy się w Afterlife, to chcę zaznaczyć. Mogę to odznaczyć? Ach, Jesus. A to chyba oznaczyłem, także nie ma co się, kurde. Wybierz. O, może tutaj kliknę. O. O, proszę, proszę. I teraz działa. Teraz to działa. Dobra, teraz mam, kurde, to, co chcę zrobić. Okej, okay, git. I a propos jeszcze jedna rzecz. Postać i... Postać, nie, chwila, gdzie to jest? Postać, chyba tak. O, właśnie. Rozdaję dostępne atrybuty. Nie mam, w sensie, punkty atrybuty. Wymyślałem, że to jest jakiś poziom czy coś. I porozdawałem sobie w budowę ciała i w trochę zdolności techniczne. Jak coś, to można sobie to resetować za 4000, a z tego, co słyszałem w różnych takich opiniach, tej kasy niedługo będzie się miało jak lodu. W sensie niedługo, ogólnie, że nie będzie się miało na co ją wydać. Więc się jakoś nie martwię tym, że źle wydam statystyki, bo będę mógł je potem zresetować, ja bym coś źle rozdał. Więc się tym nie przejmuję za bardzo. Otwórz mi to i wyłażę stąd. Może, kurde, tu się wyłazi, z tego miejsca się wyłazi, kurde, pół godziny. Ale dobra, o, tu jest jakiś wózek. O, ale fajny był. Dawaj, to przywołuj go, nie mogę przywołać? To gdzie on stoi? Stoi gdzieś tutaj? Nie mogę przywołać wózka mojego. Aha, no to dobra, no to kurde, biorę jakikolwiek inny. Stoi, typie. Mam to gdzieś, Regina, wypierdzielaj. Jadę na pogrzeb przyjaciela, a ty chociaż mi, kurde, blokował ten mi przejazd. Jop, o stary. A mogłeś, kurde, grzecznie poczekać, odstawiłbym ten samochód gdzieś. Pojazdy zakup. Fixer właśnie wysłał ci pierwszą ofertę kupna pojazdu. Za każdym razem, kiedy otrzymasz... Aha, no tak, ten samochód chyba został zniszczony, no, jak nic. Za każdym razem, kiedy otrzymasz taką propozycję, na minimapie pojawi się nowy znacznik. Wystarczy, że udasz się pod wskazany adres i wejdziesz w interakcję z pojazdem, aby go kupić. Kurde, ja mam ledwo co pieniędzy, a ty, gro, mi każesz kupić coś? No, ten samochód wygląda jak taki, kurde, typowy samochód, nic wielkiego. A, shit, wjechałem tam, gdzie nie chciałem. Tego w typa, którego nie chciałem. W sumie to sobie można zebrać jakikolwiek się chce samochód. Może to jakichś wielkich bogactw nie ma na ulicach. Ale coś tam się zawsze może trafić, dobra. Jedź tym krągwiakiem. Podjadę sobie tym, chociaż mógłbym na pewno się jakoś teleportować, nie? Ale sobie wolę pojeździć, bo praktycznie w ogóle nie jeżdżę po tej mapie. Bo w ogóle po Night City. A to jest ogromne miejsce, ogromny świat, którego kompletnie jeszcze nie zwiedziłem w żaden sposób. Dawno się nie widzieliśmy. Wakako Okada, pani na włościach w Westbrook. Podjedź do mnie w wolnej chwili, mamy do rozliczenia zlecenie za Sandra Dorset. Dobrze sobie wtedy poradziliście, ty i ten twój przyjaciel. Do zobaczenia. Na razie nie mam czasu na żadne, kurde, takie i biznesy. Wakako Okakaka. O, jakiś fajny wózek jechał. Ale już nie będę wysiadał specjalnie, żeby sobie podjechać. Żeby sobie go wziąć. Wziąć. Sorry, o kurwa. Wprowadzenie, każde działanie niezgodne z prawem, takie jak na przykład kradzież albo atakowanie cywilów, sprawi, że NCPD wyznaczy nagrodę za twoją głowę. Na miejsce przestępstwa zostanie również wysłany patrol, a jego siła będzie zależna od wysokości nagrody. Aby zgubić policję, oddaj się od miejsca przestępstwa i przyczaj się gdzieś na chwilę, na trochę. Przepraszam, okej, jestem, kurde, dobrym ziomkiem. Nie chciałem zabić tej osoby, przysięgam. Oho, walka się odpaliła. Cudownie. A chciałem sobie tylko dojechać na pogrzeb. Nic dziwnego, że napisało, że średni poziom trudności, ale nie, już powoli znika, to dobrze. Ja ogólnie kojarzę te memy, kurde, z tej gry, gdzie policja pojawia się obok i w ogóle nie da się przed nią uciec i rozwala w parę sekund pojazd i tak dalej. Słyszałem, że w Haywood pojawiła się nowa duszyczka. Jestem Sebastian Ibarra, ale mówią na mnie Padre. Wi, miło cię poznać. Lubię ludzi, którzy rozumieją, ile wart jest szacunek. Do usłyszenia mi. Aha, czyli po prostu dostaję na głowę wszystkie nowe osobowości, w sensie, że w wolnej chwili podjedź do mnie, a załatwimy interesy, w sensie, że milion takich wiadomości, i tylko przez sekundę oni ze mną porozmawiają, bo po co więcej gadać. No, wycofaj się.
Jeżdżenie kurde w tej grze to jest dla mnie nadal wielka trudność. Ale nie jest tak źle. W sumie to prawie praktycznie w ogóle nie jeździłem samochodem na padzie, więc to tak dobrze, że jakoś mi to w miarę idzie. I nie rozwalam się na każdym kroku. No nie jest jakieś to trudne, ale wiadomo, czasem można się po prostu wywalać. Jeszcze, że ja tak praktycznie nigdy nie grałem na padzie, nigdy w życiu. No może to czasami troszeczkę sobie pograłem u kogoś, ale co to pogranie sobie raz na jakiś wielki czas długi, ruski rok, o, że tak powiem. Okej, wszystko jest git. No także tego. Czy tam można sobie na przykład kamerę, o, przybliżyć sobie można. Wow, ale piękne widoki. Wow, pojawił się postać, w sensie samochód się pojawił. Wycofaj, dobra, zmieniam kamerę, bo to jest beznadzieja. Nie tędy, o, tędy. Oh shit! Jakiś gościu jechał jakimś tym golfem, a ja mu trzaskałem tego samochód. No cóż, masz problem, stary. Ja ci nie zapłacę za to. No dobra, jestem tutaj gdzieś. Stój! Co to za hamowanie takie? Aha, tak, bo trzymałem jeszcze gaz. Aha, to dlatego tak hamowałem długo. Dobra. Wjadę sobie gdzieś tutaj. Boże, jakaś tęcza mi się pojawia. Jesus, padało w ogóle? Bagit, zajebiście zaparkowałem. Dobra, czas iść na ceremonię pożegnania, że tak powiem. Na wszelki wypadek sobie zapiszę grę, bo jak się coś o dupcy, to lepiej mieć zapis, przynajmniej szybki. Magit. Stój do bilarda. Tak? Jest ciężki. To jest ciężki, what the hell? Dobrze cię widzieć. Cześć. Siadaj. Chcesz piwa? No, chętnie. Chętnie. No i co tam? Na zdrowie! Za zdrowie, minęło tak. Minęło trochę czasu. Jak się czujesz? Zajebiście źle. Bywało lepiej. Szczerze mówiąc, bywało lepiej. Co się dzieje? Tej nocy, kiedy zginął Jackie. Powiedzmy, że od tego czasu nie jest mi łatwo. Yo sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Także ja umieram, mama Wells. Pomogę ci w przygotowaniach. Dzięki, skarbie, ale z tym poradzę sobie sama. Wystarczy, że przyjdziesz się pożegnać. Na czym polega ofrenda? Na czym dokładnie polega ofrenda? Zbieramy się, żeby uczcić pamięć zmarłego. Przynosimy mu przedmioty, które kiedyś były dla niego drogie, a które mogą mu się przydać w życiu pozagrobowym. Jackie zapewne chciałby, żeby mu tam wysłać piwo. Piwo też będzie. Chciałbym wziąć udział w ceremonii. Ale tak jak należy. Zgodnie z waszą tradycją. Ale? Nie mam niczego, co mógłbym położyć przy trumnie, żeby uczcić jego pamięć. Masz za to serce po właściwej stronie, chłopaku. Nie przejmuj się. Weźmiesz coś z jego garażu. To miejsce to jego historia. Jego garaż? Garaż Jackiego? Trzymał tam swój motocykl. Wow. Ale od pewnego czasu służył mu też za mieszkanie. Tam coś znajdziesz. Na pewno? To jego prywatne rzeczy. Daj spokój. On nie żyje. A pogrzeby są dla żywych, a nie dla zmarłych. No już, bierz ten klucz. No dobra. Dziękuję ci. Nie ma za co. Doceniam twój szacunek. Staram się. Garaż jest przy Republic Boulevard. Ai te veo. Arrivederci. Dobra, to wyłażę. O kurde, tutaj w ogóle rozgrywa się jak się testuje wydajność, gdzie to się mówi, tryb, no test wydajności, że sprawdza się, czy komputer działa na takie ustawienia, jaki powinien być. Hej, V. O, super. Siedzisz tutaj sama? Tutaj właśnie jest takie miejsce, gdzie tam kamera podąża i FPS-y się wyświetlają. No wiadomo, o co chodzi, test wydajności, takie tam. Siedzisz tutaj sama? To nie jest zbyt bezpieczna okolica, Misty. Jesteś tutaj sama? Siedziałam tu na schodach, mając 10 lat i przeżyłam. Nic mi się nie stanie, kiedy mam 26.
Co tu robisz, co? Co tu robisz? Siedzę i czekam. Czekam na niego, chociaż wiem, że już nigdy nie przyjdzie. Przychodzę tu ostatnio i siedzę. Godzinę, czasem dwie. Głupie, co? Ale strasznie za nim tęsknię. Siadasz? Pogadamy. To nie jest głupie. To bardzo ludzkie. Może. Od dawna się znaliście? Długo się znaliście? Pół życia. Wychowywaliśmy się na tym samym podwórku. Cały czas obok siebie, ale nigdy razem. Aż do ostatniego roku? Tak. Najlepszy rok w moim życiu. Mówił mi o tobie. Często o tobie mówił. Powtarzał, jaka jesteś dla niego ważna. Jackie tak powiedział? Pewnie użył zupełnie innych słów, co? Może i innych, ale wierzę, że właśnie to miał na myśli. Dobrze go poznałeś. Większość ludzi myśli, że to był tylko zawsze uśmiechnięty misiek z zakazaną mordą. Mylą się. Jaki był dla ciebie? Jaki był dla ciebie? Powiem to tak, jak on zwykle mówił. Bez wahania osłoniłby mnie przed kulą, choćby miała go zabić. Chłopak z Haywood. Mężczyzna z ambicjami. I te ambicje kosztowały go życie. Tam w środku jest kawał jego historii. Czemu nie siedzisz w środku? Zresztą to jest oczywiste, no bo to... I gdyby tam siedziała w środku, to ją będzie jeszcze bardziej boleć. Dlaczego nie siedzisz w środku? To bardzo proste, nie mam klucza. A, chyba że tak. Jackie nie dał ci twojego kompletu? Nie weszliście na ten etap? Proponował. Ale chciałam, żeby miał miejsce, które jest tylko jego. Dawaj, znajdziemy coś dla niego. Mama Wells urządza pożegnanie Jackiego. Muszę znaleźć coś, co było dla niego cenne. No dobra. Gdzie tu jest wejście? Znaleźć coś takiego? Nie wiem, czy powinnam tam wchodzić, V. Boisz się wspomnień? Nie chodzi o wspomnienia, tylko o mamę Wells. Nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Wiem, że nie życzyłaby sobie, żebym naruszała jego pamięć w jakikolwiek sposób. Jackie chciałby, żebyś tu była. To wystarczy. Chodź. Dobra, chodź, tylko muszę... Aha, to jest otworzone. No właśnie, nie ma co kurde tego. To już... To jest zbyt ważna sprawa, żeby siedzieć na schodach na zewnątrz. Trzeba wejść do środka i... zderzyć się z rzeczywistością czy coś. Za pomocą Kiroshi przeszukaj garaż. Co? Kiroshi? Wow, wow, uwielbiał tę maszynę. Piękna maszyna. Pamiętam, jak się z niej cieszył. Ale się giba. Biedny motor, przestań. Boże, gości, ten motor jest roztrzęsiony, współczuję. Nie może się pogodzić z tym, że... Żaden garaż nie może się bez takiego obejść, co? Plakaty, co? O, nagich lasek? Kolekcjonerski. Da, kolekcjonerski je. Da. Na pewno właśnie dlatego tu wisi. Dokładnie. Taki garaż zawsze powinien mieć takie rzeczy, to jest obowiązek. Pełne. Nawet jak garaż jest kobiecy, to zawsze muszą być nagie laski na ścianie. Nie wolno ruszać. Czemu? Bo żelaznego zapasu się nie rusza. Proste? Kurde, fajnie by było taki model mieć, tylko czemu on się tak trzęsie? Okej. Okay. Plakaty. A to tu chyba wisi od 2020. Wow, oh yeah. Gówno widać, bo tu jest tak ciemno. Lubił ćwiczyć, no, był przykurwiony, naprawdę. Często przerzucał żelastwo, co? Twierdził, że to jego medytacja. Sztanga jest najlepszym słuchaczem, mówił. Zrozumie wszystkie twoje problemy. I nie daje głupich rad. Co jest... O. Piłka podpisana przez Dante Gonzaleza. On jest z Haywood. Wszystkich tutaj ogrywał w kosza. Dante był chyba pierwszym chłopakiem z okolicy, który porzucił Valentinos. Tak jak Jackie? Tak. Obydwaj chcieli od życia czegoś więcej. Dante jest dzisiaj kapitanem NC Blackouts.
Ale zanim otworzę drzwi, to jeszcze tutaj coś jest do przeskanowania. Książka? Komu bije dzwon? Ernest Hemingway. Czytał to dziesiątki razy. Zawsze przed większą akcją. Mówił, że napisał to facet twardszy niż Morgan Blackhand. Czytałaś? Dobre? Jakoś nie było okazji. No to bierz i czytaj. Ta książka by się w sumie nadała na ofrendę. A co to jest? Narzędzie. Lubił grzebać w silnikach. Pierwszy raz wsiadł na motocykl, jak miał 15 lat. Z jego charakterem to cud, że się nie rozbił. No dobra, otwieram. Zamknięte. Co tam jest? Jego kanciapa. Widocznie miał do niej osobny komplet kluczy. Rozejrzyjmy się, może gdzieś się tu schował. Okej, powinno być... O, coś tu... Może ty właśnie w tej piłce jest, co? Nie no, wątpię. A, może, o! To będzie odpowiednie. Co będzie odpowiednie? Nice. No i masz już coś na ofrendę. Ale zawsze możemy się tu jeszcze rozejrzeć. No pewnie, nie ma problemu, tylko co ja tu chciałem? Nie chcę wychodzić, ja tu muszę znaleźć klucze. Tylko gdzie one mogą być, co? Nie wiem, czy ja je gdzieś wyhaczę w ogóle. Tam nie wejdę. Raczej na zewnątrz nie będę wychodził, wątpię, żeby też trzymał je może gdzieś w motorze. O kurde, zbugowałem się, a nie, sorry. To jest tak ciemno, że no po prostu nic nie widzę. Przydałby się jakiś taki, nie wiem, noktowizja czy coś, ale to już mówiłem. Może w książce jest, o właśnie. O, la. To cały Jackie. Może w książce jest klucz. No, mordo, aż ty kurde. O, jest klucz, mam go. A tutaj co jest? Epickie komponenty do wytworzenia przedmiotów, biorę. Chyba się nie obrazi Jackie, jak wezmę. I sam klucze. Mam klucz. To trzeba otworzyć drzwi i zobaczyć, co jest w środku. Panie przodem. Och, Jackie. Mandala? Tak. Usypywana z piasku. To długa historia. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Chyba nie. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Powiedziałam kiedyś Jackiemu, że powinien oczyścić to miejsce ze złej energii. Na przykład poprzez usypanie mandali. Powiedział mi, że z piasku to on może postawić zamek. Rodzinną twierdzę Wellsów. Miałaś na niego większy wpływ niż sądziłaś. Jak widać. Przepiękna. Jest przepiękna. Jest okropna. Tam cicho. To też najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam. Dobra, co tu można jeszcze wyskanować, co? Tutaj coś jest. Czyli to jest tata Jackiego. Stary gangus. Valentinos oczywiście. Poznałaś go? Nie, tylko o nim słyszałam. Ale nikt go tutaj nie wspomina dobrze. Skórzany pas? Pamiątka po ojcu. Ojciec bił jego i matkę dokładnie tym pasem. Oh. Do czasu, aż to Jackie zlał jego i powiedział, że następnym razem go zabije. Stary trafił do szpitala, a potem ich zostawił. To po co ciągle trzymał jego pas? Na wypadek, gdyby wrócił. O, prawidłowo. Jego ulubiona tequila. Ulubiona tequila Jackiego. Pełna. Nie, to jego amulet. To jedna z pierwszych butelek spod ręki Jesusa de Abajo. Tego, który założył Sensą Tequila? Dzisiaj jest w pierwszej setce najbogatszych ludzi na świecie. Jak Jackie ją dostał? Sprzedała mu ją jakaś staruszka w Meksyku. Mówiła, że de Abajo ukradł jej recepturę. Abajo. O, coś tutaj widzę. Akwarium? Akwarium? Zostało po takosie. A tako to? To była jego ryba. Rekin miniaturka. Brzmi jak bardzo droga ryba. Nie sądzę, żeby za nią zapłacił. Tak, ja też tak myślę. Dobra, czy coś tu jeszcze znajdę, czy mogę jej ruszać na tą całą ceremonię? O, co, coś tu było. Nie będzie to dobre. Wolę jednak piłkę. Pas, którym zostało... Nie, w żadnym wypadku. Piękne zdjęcie.
Aha, myślałem, coś skomentujesz, Misty, czy coś. Podłącz się, 5 punktów czegoś tam, a użyj. Wiadomości jakieś. Nie powinienem tego czytać, ale cholera jasna, ciekawski jest ten drań. Piękny okaz szuka właściciela. Jackie, mój chłopcze, masz niewiarygodne szczęście. Jeden koneser sprzedaje używkę w świętym stanie. Świetnym, nieświętym. Znakomita cena, tylko trochę powyżej twojego budżetu. Daj znaka, czy jesteś zainteresowany, bo jak nie, to puszczam cynę dalej. Seed. Sobota. Najbliższą sobotę chłopaki biją się o Mistrzostwo Świata w super ciężkiej... Co? Biją się o Mistrzostwo Świata w super ciężkiej, ale... Wadze może brakowało czegoś takiego. Civitz kontra Blanco. Browary już się chłodzą w lodówce. Pamiętaj o naszym zakładzie. Blanco przez knockout w trzeciej rundzie. Tym razem ci nie odpuszczę, szykuj kasę. Yazidex, poręczyła za ciebie i za V. O tobie, ale kto poręczył? Chwila, do góry da się to? Nie, nie da się do góry. O tobie słyszał i za V o tobie słyszał. Co tu kurde? Ja nie rozumiem. Co, gdzie? Dobra, jeszcze raz. Poręczyłam za ciebie i za V. Aha, okej, okay, źle przeczytałem. O tobie słyszał, nawet bardzo dobrze cię kojarzył. A z V będzie chciał się spotkać, ale myślę, że to nie będzie, że to będzie formalność. Witamy w Afterlife. No kurwa, witamy w Afterlife. Chodź, kurde, idziemy stąd. Fajne miejsce, fajny motor. Chętnie bym go przytegował, ale nie. Chodźmy już. To wszystko przeszukaliśmy. Jeszcze zostanę. Pożegnam go tutaj. Mama Wells i tak nie chciałaby mnie tam widzieć. Serio? Co jest między wami właściwie? Co się stało pomiędzy tobą i jego matką? Powiedzmy, że nie jestem jej wymarzoną synową. A co z tobą jest nie tak? Nie mam na imię Kamila i nie jestem byłą dziewczyną Jackiego. Tą, którą mama Wells uwielbiała. Wszystko jasne. Powinnaś przyjść na ofrendę nie dla mamy Jackiego, tylko dla Jackiego. Przyjdź na ofrendę. Masz do tego prawo. Nie chcę wchodzić w drogę mamie Wells. To jego rodzina. Dla Jackiego ty byłaś rodziną. Masz rację. Dziękuję, Vi. No, i prawidłowo. To co? Zbieramy się? No pewnie, idziemy. Mogę z nim jeszcze pogadać czymś? Chciałaś się kiedyś przeprowadzić? Stój, bo ja mogę z tobą pogadać. Myślałaś kiedyś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Pewnie. Nawet próbowałam to zrobić. Co to znaczy? Hej, spotkamy się... Czekaj, nie! Myślałem, że będę mógł to zamknąć, bo coś mi się tu pojawia. Po tygodniu okazało się, że nie potrafię żyć bez drących się sąsiadów i jazgotów silników. Kurde, sorry, że tak nie wysłałem twojej tego, ale coś mi się tam wyświetla. Coś nie zebrałem? Chwila, mapa. Co tam jest? Weź udział w ceremonii tego, ale czemu mi się tam wyświetla? Dziwne. Chyba, że mam to oznaczone na mapie, a nie chcę tego śledzić. Nie wiem. Śledź trasę, nic takiego nie mam. No dobra, nieważne, to niech tam sobie będzie. Nie ma. Nie wiem, czy tam coś mogę... Na pewno pasa skórzanego nie wezmę, lepiej piłkę niż pas skórzany, który został ten. No. Jeb, kurde, do tego... wepchnąć. Dobra, nieważne. Gościu, gdzie się wpychasz, okej? Okay? Kim ty jesteś, hombre? Ciombre? Był wspaniały chłopak. Idź i wypij jego stronę. Najlepiej parę razy. Amen. Tak zrobię. Vi, dobrze, że jesteś. Za chwilę zaczynamy. Boże, coś tu pękło. Zajmij miejsce, proszę. Usiądź, porozmawiaj z mamą Wells. Mogę z nią pogadać? Jakoś nie za bardzo mogę. A, tak po prostu. To gdzie mam usiąść? A tutaj, jasne. Cześć. Cześć, Wiktor. Trochę smutno. Dziękuję wszystkim, że przyszliście. Nie będę wam mówić, jakim człowiekiem był mój syn, ani płakać, jak bardzo nam go brakuje. Zamiast tego opowiem wam pewną historię. Miał wtedy może 19 lat. Należał do Valentinos. To były czasy ich wojny z Maelstromem. Zadzwonili ze szpitala. Powiedzieli, że postrzelono go 3 razy. Obok serca. Kiedy przyjechałam do szpitala, był przytomny.
wystawało z niego tyle rurek, że wyglądał jak pieprzona ośmiornica. Powiedział mi: nie martw się, mamo. Zobacz, jestem kuloodporny. Nigdy mi się nic nie stanie. A kiedy wychodziłem, zdjął z palca sygnet Valentinos. Powiedział, że nie będzie go więcej potrzebował. Nie bał się. Po prostu nie chciał, żebym się martwiła. Descansa en paz, mijo. W klubie bokserskim Night City Devils mieliśmy takie powiedzenie: prawdziwych przyjaciół poznajesz po tym, jak spuszczają ci łomot. To prawda. Od nikogo w życiu nie zebrałem takiego wpierdolu jak od Jacka Wellsa. Dwunastu rund, przyjacielu. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan cuatro años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Ktoś jeszcze? Pewnie, że jeszcze ja, nie? Często wracam do tego, jak się poznaliśmy. Miałem przewieźć go przez granicę razem z kontrabandą. Kupił od kogoś towar kradziony od Arasaki. Super tajną, super drogą. Jaszczurkę. Pamiętam, co wtedy powiedział. Jestem z miejsca, gdzie każdy jest twoją rodziną. Jackie Wells. Na pewnie, że dbał o przyjaciół. Najlepszy przyjaciel. Lojalny ponad wszystko. Kiedy coś postanowił, był gotów oddać za to życie. Powiedział mi kiedyś: Mano, to jedno, czego nam nie wolno. Bać się drugiego człowieka. Gotów oddać życie za swoich bliskich, bez wahania. Ale najważniejsze było co innego. Nie bał się żyć. Jackie nie bał się żyć. Miał nerwy na wierzchu i kiedy coś postanowił, po prostu to robił. Wierzył, że jest kuloodporny i że będzie jedną z legend Afterlife. Dopiął swego. Nasrał do butów bardzo potężnym ludziom. Założę się, że jeżeli na nas patrzy, to dalej pokazuje im wszystkim środkowy palec. Nieśmiertelny za życia. Chociaż kurde, fajny tekst, ale ambitny chłopak. Pewnie. Jak się nad tym zastanowić, to właściwie wszyscy najlepsi są weseli. Znacznie lepiej jest być wesołym, a poza tym to, o czym świadczy. To jest coś w rodzaju osiągnięcia nieśmiertelności za życia. Spoczywaj w pokoju. Czas na toast. Za mojego syna. Czemu wylej alkohol do ognia? Co to miałoby być? To by było kompletnie zero szacunku. Dziękuję ci za te słowa. Dziękuję, że jesteś. Urządziliśmy mu piękną ofrendę. Nie ma sprawy. Przyszło dużo ludzi. Nawet ta dziewczyna, z którą Jackie się spotykał. Ona ma na imię Misty. Co? Misty. Była dla niego bardzo ważna, rozumiesz? Idź do niej i zaproś ją na obiad. Zasługuje na to. Wiesz co? Dobry z ciebie, chłopak.
Myślę, że Jackie by się cieszył, gdybym ci to dała. Co to jest? Jesteś pewna? Jesteś pewna? Jackie by mnie chyba zabił, jakbym go porysował. To nie porysuj. Pewnie, z szacunku wezmę to. Nie będę chamem. Dziękuję. Będę dbać o ten motocykl. Wow. Do zobaczenia. Ciekawe, jak się jeździ na tym motorze. Z pierwszej osoby. Ło, kurde, jak się gościu tutaj wrąbał. Idzie. Ło, Boże. Poznaję z Valentino, z Wiktorem. Chyba, gdzie tu są wszyscy właściwie? To jest z Valentino? Nie, to jest jakiś Minos Fimos. Mogę z nią pogadać? Dobrze cię widzieć. Nie, nie mogę za bardzo. Nie po całym tym miejscu, co? Tutaj jest Wiktor. Campo załamany. Mówi, że czuje się, jakby stracił jednego ze swoich. Będzie mi go brakować. Ciekawe, czy po tobie też byłby taki załamany. Już brakuje. Dwa, nie prowokuj mnie. Nie dzisiaj. Mnie też, Manu. Mnie też. Wypij jego zdrowie. Jest teraz w lepszym miejscu. Za Jackiego. Za Jackiego. Za dumnego syna Heywood. No cóż, muszę lecieć. Sorry, Wiktor. Nie mam mi tego czym rozmawiać więcej. Lecę. Dzięki, Wiktor. To jest w ogóle barman, ale gdzieś zniknął. A tutaj jest barman. Polać ci? Za Jackiego. Dziwnie tu bez Jackiego. Dziwnie tak. Bez Jackiego. Cały czas mam wrażenie, że odwrócę się i on będzie przy barze. Na swoim miejscu, tam gdzie zawsze siadał. Polej. Za Jackiego. Amen, bracie. Tak. Dobra, starczy. Dzięki. Jeszcze muszę tu paru osób odwiedzić, a nachlaję się tutaj, to nikogo nie odwiedzę. Ty, pijesz z nami? Za Wellsa. Jak poznałeś Jackiego? Jak poznałeś Jackiego? Zaczynaliśmy razem. W gangu? Nie, kurwa, w klubie dobrej książki. Też dobrze. Zawsze dobrze go wspominałem. Niech spoczywa w pokoju. A napisz się. Dobra. Za Wellsa. Niech spoczywa w pokoju. Mnie już dziś wystarczy. Widzisz? Trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Daj mi spokój. Zbieramy się. Gustavo... Gustavos. Co? A kto tu jeszcze jest chętny do chlania, co? Znaczy w sensie do opicia oczywiście tego. No, za pamięć i tak dalej. Jest gdzieś padry. O. Hej. Wszystko w porządku? Tak. Chyba mentalnie ciągle jestem w jego garażu. Daj mi chwilę. A kto tu jeszcze został? Z kim mogę pogadać jeszcze? Bo tak naprawdę to... Jackie wiedział, jak dobierać przyjaciół. Pewnie tak. Rozmawiaj z Padre, ale Padre jest gdzie? Nie widzę go kompletnie, chyba że na górze gdzieś. Tutaj nikogo takiego nie ma. No może na górze jest. Na górze by był? Trochę dziwnie by to, bo wszyscy na dole, a on na górze jako jedyny. Jak go nie znalazł, to idę po prostu i tyle. Coś wolałbym go znaleźć. Chyba spróbuję jakby na górę, może na górze jest. To jest wyjście, to ja nie chcę wychodzić. Wejdę sobie na górę. Może na górze jest, nie mogę tutaj biegać niestety. Kolego, kolego, gdzie jesteś? O, tutaj jest Padre. A jednak, oznaczony był. Żegnasz jednego ze swoich, Padre? Żegnam dobrego człowieka. I co, Padre? Myślisz, że Jackie patrzy teraz na nas z góry? Wierzę, że spotkał się z Bogiem.
I tyle? Nie wiem, czy Bóg wyszedł z tego spotkania zadowolony, ale Jackie na pewno. Hmm. Dobrze się znaliście? Ty i Jackie? Pamiętam, jak matka go urodziła. I jak odszedł jego ojciec. A potem, jak przyjął do swojego domu ciebie. Znałem go całkiem dobrze, Vi. Jak sprawy na ulicy? Nie rozmawiam tu o interesach. Okaż trochę szacunku. Chwila, po prostu miałem taki kurde dialog, okej? Okay? No dobra. Na mnie czas. Jesus, okaż trochę szacunku, tylko się pytałem. No dobra. Wszystko. Wszystkich obgadałem, mogę wyłazić. Kurde, jaki niemiły jest. Mógł to po prostu powiedzieć, że nie gadał o tym, a nie, że okaż trochę szacunku. Że ty okaż trochę szacunku i przyjdź tutaj na dół, co? A nie będziesz sam tam siedział. Wielki padre. Widzimy się w Afterlife. Ukończono. Powiem szczerze, podobała mi się taka miejsca. Taka spokojna, bez jakichś wielkich, pompatycznych, nie wiadomo czego. Ciekaw jestem jednej rzeczy. O, właśnie. Gdzie jest motorek? O, przyjechał normalnie. Elon Musk jednak mu się udało i przyjeżdżają samochody do mnie. Bez kierowcy, samoobsługowe. Motory, o Boże. Będzie straszne. Oczywiście, że z pierwszej tej. Jedziemy, panie. Uwaga, jak brzmi ten motorek. O kurde, wystartuje i po prostu przemienię się w czasie, przeniosę się w czasie. Nie będziemy razem pracować, by pana się przywitać. Nazywają mnie El Capitan, a ty jesteś Vi. Wow. Nie muszę się przedstawiać. Załatwiłeś sprawę za mnie. Taki jestem. Załatwiam sprawy i nie lubię zlegać. Dlatego od razu przejdę do kolejnej. Niezłe tempo. Ty potrzebujesz dobrych aut i motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych cenach. Bardzo dobrych. Wszyscy żyją? Hej, wszyscy żyją. Ojej, tak się hamuje. Jakiś gościu, a w dupie was mam. Teraz, kurde, taka wielka ceremonia była, nie będą mi obsrywać, kurde, teraz mózg jakimiś, kurde, telefonami. Niech poczekają na swoją kolej. Jestem, kurde, gościem, który zna się na swoje rzeczy. Jestem profesjonalistą. I wiem, kiedy mogę bawić się... O kurde! I tu samochodów jest. Stój. Stop it. Cyberwózek. Naprawdę nie umiemy tańczyć. Zabrali nam nogi. Co ty pierdz? Co to było za tekst? Chcę powiedzieć, stary, nie wyrzucaj mnie z mojego samochodu do... Nie mogę tańczyć. Zabrali mi nogi. Jakiś elektroniczny, ale podoba mi się ten wózek. Kurde, tylko jakoś tak dziwnie on skręca. No. Oho, następny dzwoni. Nie znasz mnie, ale poznasz. Jestem Dajko. Ogarniam tematy centrum. Vi. Nie wiem, słyszałem o tobie. Gorący towar. Jak będziesz czegoś potrzebować, dzwoń do mnie i pamiętaj. Dajno zna wszystkich. A. Jak w ogóle ten samochód wygląda w środku? Stop. Wow, w ogóle to takie jakieś takie nowoczesne, przyszłościowe kierownicy. Wow, nice. O kurde, stop! Ale fajnie się jeździsz, mi się to podoba. Trzeba będzie ogarnąć troszeczkę, bo czułem jakby trochę ten wydajność spadła w mieście. No ale tak zawsze miała problemy, kurde, od początku z wydajnością, to się nie dziwię. Zresztą tak podobno jest lepiej niż było na początku, ale nie wiem, w sumie to wiem trochę, bo... Ale to było na poprzednim starym PC-cie, więc jakby no nie mogę powiedzieć, że wiem, bo jednak nie wiem. Nie wczytuj, tylko zapisz. Dobra, to tyle w tym odcinku. I nie będę ukrywał. Cieszę się, że taka misja w ogóle była. Podoba mi się to, że można było pożegnać Jackiego i tak naprawdę zamknąć jakby rozdział, który był otwarty do tej pory. I będzie można w końcu ruszyć. Oczywiście nadal z misjami pobocznymi. Bo nie chcę jakby wypstrykać się z... O kurde, o Boże święty, co to za samochody? Co to jest za jakiś kurde wózek? Jeden lepszy od drugiego, a nie mogę. Kurde, mam za wysoki poziom. Jeszcze cię dorwę. No dobra, także co mogę powiedzieć? Do zobaczenia w następnym odcinku. No i siema.